Wiesz coś mów? No dobra, to mówię coś. Nie wiem. Chciałem wam opowiedzieć, co dzisiaj robiłem, bo moje życie jest po prostu fantastyczne i warto o tym opowiadać w internecie. Witam na moim balkonie, w moim nowym studio wakacyjnym, które pewnie już niedługo się skończy, bo wakacje się kończą. Nie wiem, dlaczego dopiero teraz wpadłem na ten pomysł. Dzisiaj mamy taki króciutki odcinek vlogowy, znowu podobno lubicie te odcinki, więc dostarczę wam tej przyjemności ponownie. I dzisiaj opowiem o Narodowym Dniu Tenisa, na którym byłem właśnie dzisiaj, niedawno wróciłem i chciałem trochę podzielić się swoimi wrażeniami. Ogólnie naprawdę mi się podobało, ale mam wrażenie, że było za mało rzeczy dla ludzi dorosłych, czyli można było się tam naprawdę fajnie pobawić pod warunkiem, że miało się około 6 lat. Co można było tam zrobić? Było przede wszystkim bardzo dużo takich mini kortów, na których można było sobie pograć i było to przeznaczone głównie dla dzieci i trzeba było trochę odstać w kolejce, bo ta kolejka faktycznie była długa, żeby się do tego grania zapisać. Grało się, z tego co zauważyłem, z instruktorami, którzy tam do tego byli przeznaczeni. Były korty duże, takie normalne, pełnowymiarowe, na których odbywał się ten turniej deblowy, ale trzeba było się do niego wcześniej zapisać i mieć jakieś tam licencje, pozwolenie czy coś takiego, więc no, nie dla mnie, sorry, ja nie jestem z tych. Najbardziej podobały mi się strefy multimedialne, których było kilka przynajmniej, bo był Xbox, chyba było PlayStation, plus jakieś tam jeszcze okulary VR. I można było sobie pograć w tenisa w tej wirtualnej rzeczywistości. Mi najbardziej się podobał, znaczy inaczej, grałem tylko na Xboxie, bo sprawiał wrażenie najciekawszego, mimo tego, że te okulary VR to jest coś, czego jeszcze nie próbowałem, a pewnie kiedyś bym chciał, to jednak jak obserwowałem, jak radzą sobie inni, było bardzo ciężko w ogóle trafić w piłkę, więc odpuściłem i graliśmy na Xboxie. Co ciekawe, na tym Kinectie, czy jak to się nazywa, więc nie trzeba było mieć nic w rękach, żeby przy pomocy ruchów własnego ciała odbijać piłkę i to była naprawdę fajna zabawa. Tam grało się do 3 wygranych gemów i zaraz wam puszczę tutaj fragmencik, jak to wyglądało, ale uważam, że naprawdę super, na tym spędziliśmy najwięcej czasu i myślę, że to nie był czas stracony. Była też strefa takiej aktywizacji dzieci organizowana przez Monikę Pyrek, czyli tą skoczkinię o tyczce, tyczkarkę, która miała za zadanie jakby rozruszać dzieci, sprawdzić ich sprawność, refleks i tak dalej, więc tam naprawdę bardzo dużo dzieciaków się przewijało. Co jeszcze było? Z tych naprawdę ciekawych rzeczy były pokazy blind tenisa i mecz pokazowy tenisa na wózkach, co zrobiło na mnie ogromne wrażenie, bo nigdy wcześniej nie widziałem tego na żywo, tylko gdzieś tam urywki w telewizji czy w internecie i naprawdę uważam, że to super, że się propaguje tego rodzaju aktywność, że się opowiada, mówi o tym, że są ludzie, którzy mogą mimo swoich jakichś tam problemów i uniedogodnień i super, że się pokazuje, że można, że naprawdę to jest gra dla wszystkich, niezależnie od tego, czy jest się w pełni sprawnym, czy też nie. Z gości specjalnych był Paweł Janas, którego nie lubię, bo nie powołał Dudka na mundial, ale oczywiście wiecie, jak to jest, kozak w necie, a w świecie rzeczywistym już bym mu tego w życiu nie powiedział, także przeszedłem koło niego i potem zrobiłem takie, nie lubię go. Sorry, ale musiałem o tym powiedzieć. Jeszcze z ciekawostek, co tam by jeszcze było ciekawego? Czekajcie, bo muszę zaczerpnąć pomysłu. Co tam było jeszcze ciekawego? Były super kule totolotka. Chodziły takie, wiecie, takie ludzie przebrani za kule totolotka i całowały przechodzących ludzi. Jeszcze były takie duże rakiety. Gdzieś tam też mam filmik, jak odbijam takimi ogromnymi rakietami prawie mojego wzrostu i taką wielką piłką do podpisywania autografów. To było spoko. Była oczywiście cała ta strefa, gdzie można było sobie kupić sprzęt i tak dalej, pooglądać jak naciąga się rakiety. Nie mam tego nagranego, ale to naprawdę ciekawa sprawa, jak ktoś lubi takie rzeczy, jak tam nie wiem, jak coś powstaje, czy jak coś się robi manualnie, to naciąganie rakiet, oglądanie tego na pewno sprawiłoby mu przyjemność.
Jeżeli chodzi o rzeczy, których nie było, których mi zabrakło, to przede wszystkim albo ja nie umiałem znaleźć, albo faktycznie tego nie było, a miało być, bo w programie było napisane, że będzie beach tenis, czyli tenis plażowy, i bardzo chciałem sobie popróbować, jak to jest. No, kiedyś grałem na plaży, tak o sobie odbijałem i mi się podobało, i nie mogłem znaleźć żadnej strefy z piaskiem i z beach tenisem, więc nie wiem, gdzie to było i czy było w ogóle. I brakowało mi takich konkurencji bardziej przeznaczonych dla dorosłych, na przykład mierzenie prędkości serwisu, uderzanie do celu, jakieś takie techniczne sprawy, które mogłyby trochę urozmaicić ten dzień tenisa. Można było tak naprawdę tylko pograć, jeżeli się było wcześniej zapisanym. Wiem, że miała być Agnieszka Radwańska, ale ja już poszedłem, nie czekałem na nią. Już kiedyś miałem przyjemność spotkać się z nią i poodbijać chwilę, więc myślę, że to aż taka atrakcja dla mnie by znowu nie była, żeby zobaczyć, że ona tam jest. Więc odpuściłem. Nie ma Łukasza Kubota, bo w zeszłym roku był, ale mnie nie było. Nie ma Łukasza Kubota, bo walczy na US Open i niech walczy dalej. I co jeszcze? Właściwie to chyba wszystko z tego, co tak widzę tutaj podpowiedź pani operator. Siemanko, która mówi mi, że to już chyba wszystko. Także ja też żegnam się z wami. I co? Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, już po wakacjach. Czołem!